Skąd ten pomysł na ocenianie innych? Zdaje się, że pani nie zgadzała się na takie rzeczy do tej pory. To znaczy oceniałam już 3 albo 4 razy, ale w innych sytuacjach, jako jedna z jurorów, ale przy okazji festiwali opolskich i sopockich. No tak, ale festiwale to jest powiedzmy profesjonalizm, a te programy no to tak niekoniecznie, a to jest jeśli chodzi o muzykę. A to jest propozycja, która padła od pani Niny Terentiew, z którą no, przyjaźnię się od kilkudziesięciu lat. Przemyślałam sprawę po raz pierwszy. Przede wszystkim poinformowano mnie o formacie, o treści. Obejrzałam DVD z angielskiej edycji i zgodziłam się. A to nie jest tak, że jakoś tak dawno nie było pani w telewizji, w mediach i nagle to będzie takie jakieś nowe antre? Właśnie i bardzo moi fani są nieszczęśliwi, albowiem taka obecność w mediach bardzo poprawia samopoczucie fanom. I ponieważ ja zaczynam w tej chwili bardzo intensywnie pracować i nad nową płytą, mam nowy zespół, mam koncerty i myślę... Rok jubileuszowy. Jest rok jubileuszowy, będą wychodzić moje płyty z całego mojego 30-lecia nagrywania przez Pomaton EMI i firmę Kamiling. Wszystkie płyty Manamu i wszystkie moje płyty solowe i to jest marzec. Także dużo rzeczy będzie się działo takich i ja przy okazji, bo to też nie będę często, prawda? No, na pewno przez to, że mamy te konferencje, etc., to ta obecność będzie na pewno przez moment taka gęsta, a później to jest raz w tygodniu. I też nie jestem jedną jurorką, tylko jest nas 4 plus Ramona, więc myślę, że to nie jest tylko fokus na mnie, ale i dobre towarzystwo. Ale i na Ramonę, zwróćmy na nią uwagę, tak jest, będzie podpowiadać. Szczekać to będzie jeden punkt, 2 szczeknięcia to 2 punkty. Ramona łagodzi obyczaje. Ramona jest takim pieskiem, przy którym nie można się denerwować, bo ona się zaczyna źle czuć i nie powinno się być agresywnym. Ale na pewno się nie denerwuje. Tutaj światła świecą, a tutaj sobie... Ona się nie denerwuje, bo to jest miła atmosfera. Specjalnie trenowana, żeby w świetle Jupiterów się dobrze zachowywać? To znaczy nie jest trenowana specjalnie, ale jest zawsze ze mną, więc nolens volens się wyuczyła.